Cześć! Witam w kolejnym odcinku Cazadores de Errores. Dzisiaj będą zaimki wskazujące. Zaimki wskazujące, czyli ten, tamten, tamta i ten podobnych, w hiszpańskim najprościej można opisać tak. Jest ich więcej niż w polskim. Zachowują się jak przymiotnik, dostosowują liczbę i rodzaj do określanego rzeczownika. Związane są z przesuwkami miejsca. Tu, tam, tam dalej. W polskim mamy dwa podstawowe zaimki wskazujące. Ten dla określenia tego, co znajduje się bliżej i tamten dla określenia tego, co znajduje się dalej. Hiszpański postrzega odległość na trzy sposoby. Este, ten, jeżeli przedmiot lub osoba znajduje się blisko. Ese, tamten, jeśli przedmiot lub osoba znajduje się dalej. Aquel, ten tam, jeśli przedmiot lub osoba znajduje się jeszcze dalej. Wielka hiszpańska aktorka i piosenkarka Sara Montiel w chwilach oburzenia mawiała: Pero ¿qué pasa? ¿Qué es este invento? No właśnie. Co to za wynalazek te zaimki? Jedno jest pewne. Istnienie trzech zaimków pozwala na większą dokładność w określaniu położenia. Sara Montiel mówiła o byłym premierze Hiszpanii. Tamten pan z wąsami. Ese, señor del bigote. Nie este señor del bigote, nie aquel señor del bigote, tylko ese señor del bigote. Zaimki wskazujące mogą występować również bez rzeczownika. Esta es Sara Montiel. Esa es Sara Montiel. Aquella es Sara Montiel. Zaimki wskazujące wiążą się z przesuwkami miejsca. Wszystko, co jest blisko, jest tu. Aquí. Dalej, tam. Ahí. Gen, gen, daleko, allí. Sara Montiel está aquí. Sara Montiel está ahí. Sara Montiel está allí. A na zakończenie hiszpańska mądrość ludowa. De aquellos polvos vienen estos lodos. Czyli z tamtego kurzu to błoto. To znaczy, że wcześniejsze małe zaniedbania mogą spowodować duże problemy później. Dlatego lepiej teraz opanować este materiał, aby mówić po hiszpańsku płynnie i poprawnie. Este es el fin.